Deadly Arrow przedstawia. No hej, cześć, siemano wam wszystkim moi drodzy, witajcie serdecznie. Tutaj Michał Duński. Pars asks for your consent to use your personal data too. Okej. Ja jestem oczywiście Michał Duński, a oto przed wami druga z zaplanowanych w ostatnim czasie serii na kanale, czyli Pars. Które może rzeczy stać się trochę mobilnym Ghost Reconem? Czy czymś w tym rodzaju? Potwierdzamy tutaj te rzeczy. No i jesteśmy już w samej grze. Tutaj mamy operację, inwentarz i strefę treningową. No i cóż ja mogę rzec? Swoją drogą to jest już chyba kolejny film gameplayowy na tym kanale, przy którym ja mówię, cóż ja mogę rzec. No ale, cóż ja mogę rzec? No, tak się niestety złożyło, że dane nam jest się widzieć dopiero po całym, dopiero pod sam koniec miesiąca, dopiero pod sam koniec miesiąca, cholera jasna. A jak to się stało? No cóż, powody. Nie mówię nawet o tym, że dopiero co przestałem na YouTube'a w dniu dzisiejszym specjał z okazji 200 filmów. Tak więc, hura! Czyli możemy sobie scharakteryzować naszego wojaka. Chociaż niestety jest to póki co ograniczone. Broń wybrana. No, długo by w sumie opowiadać. Ważne natomiast jest, że język angielski, portugalski, rosyjski i tak dalej. No tutaj różne języki są, również aim sensitivity, jeszcze się sprawdzi w praniu jak to działa. No to jest, no, zanim przejdziemy do samej gry, to właśnie chciałem wam opowiedzieć to i owo. A tym to i owo ma przyjemność być, rzecz jasna, cóż, kwestia właśnie tego, że no, no niestety tak się złożyło, że widzimy się dopiero miesiąc, kurde, później od publikacji ostatniego filmu. No, no cały miesiąc później od publikacji ostatniego filmu, tam na przełomie sierpnia i września. A wszystko to z powodu, no, mojego, no wszystko to z powodu, no, różnych tam moich innych osobistych zobowiązań mających na celu, no, wreszcie zapewnienie mi duchowego spokoju, tam odhaczenie wszelkich braków, uzupełnienie i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Przewinęło się to nawet we wspomnianym specjału, którego no do, którego to dzisiaj dane mi było też jeszcze przesłać, a chciałem jeszcze się sprężyć, by przesłać właśnie film. Bo jak widzicie sami, nie dość, że właśnie mamy ostatni dzień września, to jeszcze nagrywam to dość później godzinie, więc odcinek ten raczej nie będzie zbyt długi. Podwany raczej za 30-40 minut, jak styknie. No i co? Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania, bo więcej informacji zapraszam w opisie, albo gdzieś tam indziej, no. No ważnym jest natomiast, że ten specjal dany mi było trochę, nie mieć konkretnego za bardzo pomysłu na niego, więc no został zrealizowany tak, a nie inaczej. Czyli w sumie przypomnieć złamanie czwartej ściany i oczywiście jak to przestało traktować go z przełożeniem oka po liście i tak dalej, do rzeczy. No więc mamy naszego kochanego tutaj Parsa, który jest dostępny, który w sklepie, którego, no jak trafiłem na samą grę. W tej w ogóle odpalmy to sobie trening. Training area, hit the targets in the field as soon as possible. Okej. Okay. No więc wszystko to było spowodowane. Tak wygląda sama gra.
i można przełączać broń, fajnie. Przycelowywać też można. Misja... Pozamiatać. Wyeliminuj wszystkich wrogów w okolicy. Nie można niestety dowolnie wybrać broni, szkoda. No ale to nam nie wadzi. Lecimy. No jak widzicie, gra jest taką właśnie trzeciosobową strzelanką i możemy nawet strzelać po jednej, jak i drugiej stronie ekranu. Nie, tutaj nic nie ma. Przechodzimy dalej więc. Na całą grę trafiłem, no w wyniku tam z wyszukiwania z ciekawości ciekawostwa Delta Force Call Cops tam nadchodzącego, bo gra ma też trafić na telefony i trafiłem w pewnym momencie na taką produkcję. Pomyślałem sobie, że fajnie będzie ją nagrać na kanale. Jako taką kolejną militarną rzecz. Tym bardziej, że no złapałem bakcyla na wakacyjne granie na telefonie w tym roku. Zdecydowanie. Oj, tutaj można się nawet chować za osłonami. Nieźle. No i tak dalej, no. Dzisiaj też, no. Wybaczcie, że tak trochę też ten odcinek jest chaotyczny, no ale mówię, że nagrywam go albo też później godzinę i nie jestem w stanie sobie pewnych rzeczy poukładać. No ale no. Czuję się, wiecie, no trochę tak, trochę tak średnio u mnie jest ostatnimi czasy. Jeżeli chodzi o napięcie emocjonalne i tego typu rzeczy, no. Tam, bo mam przyjemność w kościach bardzo, że jestem już o tyle, naprawdę bardzo nie miło od pokonania właśnie tej całej klasy. Ale z drugiej strony ona nadal nie daje za wygraną. Przynajmniej. Przeładujmy broń. Nie da się to atakować wręcz, okej. Przyda się ta informacja. No jest, wracając do samej gry, bo tak trochę wychodzę jednocześnie właśnie z tematu. No jak widzicie, no sama gra jest właśnie taką strzelanką trzeciosobową, też naprawdę się też zauważyłem, że czasem jest tutaj automatycznego chowania się za osłonami. Tam oczywiście takimi miskimi. Można celować, można pisać, nie można walczyć wręcz za to. Nie można walczyć wręcz za to, ani skakać. Czy coś grałem tam, chociaż to może później dojdzie. No zapewne w kolejnych misjach
No zapewne we właściwych miejscach będzie wam dane mieć więcej oficjalnych obiektów do chowania się za nimi. A póki za nim wam znaczy to co mamy. No i poziom ukończony. O nie! O nie! No tak, zapomniałbym. Cholerne reklamy, których niestety nie wyłączyłem. Udało się wszystkich 50 zlikwidować. No i jak też mogliście zauważyć po samym intrze, no sam się zastanawiałem, czym będzie konkretnie ta gra. Trochę sobie zaspoilerowałem nieco na YouTubie, chcąc przeglądać gameplaye. Ja widziałem miniaturki, no i... No jest to wręcz, no jak sam zresztą też opis mówił, jest to taka właśnie niestrzelanka trzecioosobowa. Właśnie z elementami no raczej taktycznymi też. Bynajmniej MP74. Gotówka. No są tutaj elementy gry usługi, ale gra jest czysto singleplayerowa. Jak właśnie miałem zwrócić uwagę tutaj na samym początku. I specjale. Tutaj mamy MP5, MP4. Tutaj taki karabinek z tłumikiem nawet. No, samo dobro po prostu i miłośnicy cymitaru na pewno znajdą tutaj sporo dla siebie. Pistolety również są. Niestety żadnego z tłumikiem. No, czyli gra jest raczej akcyjna. I mamy tutaj system rozwoju bohaterów tak naprawdę. Albo raczej oddział specjalny. Mamy takiego komandosa, mamy specjalnego oficera policji, specjalny oddział militarny. No i wreszcie samo Delta Force. Póki co natomiast jednak zajmujemy się tym, co mamy do dyspozycji. Operacje. Których jest tyle. Ale zacznijmy od jaskini. Tak jak mówię, odcinek nie będzie raczej długi. Cel destrukcja. Lokacja góry. Enemy size 15:25. Godzina 0:03 PM. Odcinek ten raczej nie będzie długi, zakończymy go raczej w miarę szybko, żeby zdążyć przesłać te filmy na YouTube'a. Tak więc lecimy z tematem, tak czy inaczej. Dobra, tak wygląda. O kurde, dobra. Obrwałem. No i co, jest nas dwóch zaledwie. No gra raczej nie ma jako takiego pełnoprawnego trybu fabularnego, ale na pewno zapewni nam trochę przyzwoicie spędzonego czasu. No już widzę, że animacje wrogów... Że też pozwolę sobie, że są takie trochę bez polotu. Jedna i ta sama cały czas animacja opadania do tyłu. Dobra. Przy okazji to my też wyłączmy najlepiej wszelkie sieciowe rzeczy. Who you rate this game? Nie oceniam wcale. No jest 23:00 praktycznie już w tym momencie. No i tak jak powiedziałem, no tak więc bez zbędnego przeciągania, gadania tutaj.
tutaj pytlowania, jak to niektórzy mówią. No, no, no. Przejdźmy więc te przynajmniej jedną, te przynajmniej dwie, te przynajmniej parę misji. I po czym... I no i sami wiecie potem co dalej. I zakończmy ten odcinek po prostu. Dobra, misja pierwsza operacja została się kończona. Teraz Mountain Forest. Górzyste lasy. Destrukcja, las, 5 PM, 10:30. To jest też w ogóle ciekawe, że gram dostępność w dwóch wariantach, co ciekawe. W sklepie Google Play. Eliminate all enemies in the area. Okej, okay. No tak, jestem znowu z sprzymierzeńcem. No i dlaczego właśnie Ghost Recon? No właśnie z tego powodu, co powiedziałem. No trzeci osobowy raczej akcyjniak. No wspomniany z zarządzaniem ekipą żołnierzy. Przy czym no sama seria. Ja w sumie ciekawie się rozwinęła. Od pierwszoosobowego, bardziej militarnego. Od pierwszoosobowego odpowiednika Rainbow Sixa w realach militarnych. Po bardziej zmilitaryzowanego brata bliźniaka Rainbow Sixa. Przez trzecioosobową strzelankę z systemem osłon korzyść na grze z otwartym światem. Powstawał jeszcze też tego trafić shooter, ale z tego raczej zrezygnowano. Zapewne pod naporem graczy, którym nie było to na rękę. Co Ubisoft z tą marką kombinował. Takiego niekoniecznie przemyślanego. Fakty są natomiast takie, że koniec końców do Ghost Recon to miał przyjemność zostać do trzecioosobową grą, taktyczną trzecioosobową strzelanką. O, tam począwszy w sumie od części drugiej wydanej wyłącznie na konsolę szóstej generacji. No i tak, dobra. Poziom 5. Broń. Teraz możemy wybrać nową broń. Skoro już tamto się nastrzelaliśmy. No i Leader Snake to będzie ostatni poziom, jeśli przejdziemy dzisiaj. Cel, destrukcja, lokacja, Woods Camp. 14:37, 2:25 AM, to jest the hour. Tak więc do takiej różnej maści ciekawostkowe rzeczy. Wyeliminuj wszystkich wrogów w terenie, wykończone 0%. W ogóle to też amunicja mi się nie kończy, to jest ciekawe.
jakby to... No i znowu się pogubiłem trochę tam w tym, co mówię. No w każdym razie strzelamy, teraz atakujemy mocno obóz przeciwników. No to jest to, co mówię. No tak się właśnie prezentuje mniej więcej rozgrywka w tej grze, chociaż... No, mówię o czymś bardziej rozbudowanym. No nie wiem, może to będzie się częściej na naszych etapach gry. No póki co natomiast... Zobaczmy, z czym tutaj mamy do czynienia. I boom! Załatwiony. No dobra, to by więc było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym będziemy... A... Przekonamy się za niedługo, co robić. Ale patrząc na tę miniaturkę, to raczej strzelać ze snajperki. No chyba, że wyjdzie inaczej. A w tym momencie zaś dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się już za niedługo, tym razem już w o wiele bardziej regularniejszym tempie. Aniżeli w tym miesiącu. No bo wiecie jak jest. Jeżeli znajdę odpowiedni czas, to pozwolę sobie na nakręcenie tych kolejnych części trzeciej części Detektywa Rogersa. Trzeciej części przygód Detektywa Rogersa. Ale póki co dajcie mi zrealizować aktualne plany. Plany gamingowe, ok? Na kanał? Ok. No, to trzymajcie się. Albo jeszcze nie, gdyż... Gdyż należy tutaj wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, że samym nagranie tego odcinka zostało mi dodatkowo skomplikowane przez Mobizena, który za jakiegoś powodu teraz mi odmawia posłuszeństwa, mówiąc, że jest coś nie tak z rozdzielczością obrazu. No to, no... I proponował mi raczej za to odpalić, żeby mi naprawiło. No to odpaliłem już z kilkanaście razy, i niestety to nie pomagało, bo nadal wyskakiwało mi, że coś jest z rozdzielczością obrazu nie tak. I nawet nie pomogło zainstalowanie tej aplikacji na nowo. Musiałem ostatecznie załatwić sobie nową nagrywarkę. Zeti ewidentnie od teraz będziemy korzystać. I jest to X-Recorder. Którego tutaj się tutaj nie poznacie ze sprawą tego tutaj interfejsu. Proszę bardzo. Chociaż, no nie wiem, jeżeli się uda, to możemy coś tam jeszcze na tym obejrzeniu ugrać, ale... Ale póki co, to... Nie. Przerzucimy się na X-Recordera, a w najgorszym możliwym przypadku moglibyśmy też... Mogłoby też nagrywarką samą telefonową. Bo załatwić rzeczy, a to nie byłoby zbyt rozsądne z mojej strony. Nie patrząc na charakter jej nagrywania i że mogło być... skutkować to jakimiś dziwnymi błędami. No. I na... No. No, to teraz już jest faktycznie tyle. No tak jak powiedziałem, no z racji, że Mobizen zaczął mi odmawiać posłuszeństwa dzisiaj, okazało się, że zaczął odmawiać posłuszeństwa, postanowiłem, że przerzucimy cel na X-Recordera, na którym, no w sumie nagrywanie będzie znacznie lepsze niż na Mobizenie, pomimo, że nie, że tego się dokładnie posiada, to funkcję no, odliczania czasu, to jednak nie da się jej z jakiegoś powodu włączyć, dziwne. I to właśnie tą nagrywkę telefonową teraz będziemy nagrywać. No, nie miałem innego wyjścia, co miałem użyć nagrywki telefonowej. W każdym razie, widzimy się więc już za niedługo, gdzieś do początku października. O ile się uda. O ile wszystko pójdzie po mojej myśli.
Bo nie będę miał już tak źle zorganizowany, bo nie będę miał już tak, bo będę, bo pozwolę sobie na znacznie większą regularność, na dokonanie znacznie większej regularności niż w tym miesiącu. No a tymczasem żegnam się z wami, życzę wam miłej nocy, no i do zobaczenia, teraz już tak faktycznie. Pa, pa!